A może pan poseł zwany agentem Tomkiem będzie wyznaczał w PiS-ie wzory językowej poprawności, panie prezesie? Jest pan naprawdę przekonany, że świetnie pan wypada w roli mistrza elegancji politycznej? Czy jest pan naprawdę przekonany, że pańskie przygany i przytyki dotyczące etycznego poziomu polityków innych ugrupowań są wypowiadane przez właściwego człowieka? Ja nie będę... O, albo pani poseł, która... Pani poseł Pawłowicz, która sama się wyrwała do odpowiedzi. O, tu także mamy dumny kanon. O, właśnie. O, właśnie. O, proszę jeszcze raz powtórzyć, bo nie dosłyszałem. Świetnie. Więc wydaje mi się, że sprawa jest jasna, nieprawdaż? Prawda jest bardzo prosta. Tak naprawdę tylko jedna rzecz istotna zdarzyła się od czasu poprzedniego konstruktywnego wotum nieufności, pomijając aferę taśmową. To są kolejne wybory, które przegraliście. To jest kolejna próba w ciągu tych 7 lat, nie pierwsza, nie druga, nie trzecia, wywrócenia polskiego rządu dokładnie dlatego i tylko dlatego, że nie potraficie przez te 7 lat przekonać Polaków do swoich racji. Gdyby pan posłuchał siebie dzisiaj dokładnie, dzisiaj, wczoraj, miesiąc temu, rok temu, pan za każdym razem wychodzi na tę mównicę i przez 2 godziny rysuje pan obraz kraju, który jest w kompletnej katastrofie. Trzęsienie ziemi to jest nic w porównaniu do tego, co pan opisuje, to, co się dzieje w Polsce. I pan to zaklina na wszystkie możliwe sposoby przez 7 lat, później ludzie idą do urn wyborczych i pan dostaje po raz kolejny łomot. Wie pan dlaczego? Bo ludzie dokładnie rozróżniają to, co pan mówi, od tego, co jest w rzeczywistości.